Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 21 dzień października 2020 roku, no i jak co dzień, tak również dzisiaj, no ten niezbyt przyjemny obowiązek przypomnienia czegoś, o czym z całą pewnością wszyscy Państwo już wiedzą. 10 040 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. No i cóż poza tym? No poza tym trwają polityczne emocje z tym związane, ponieważ trwa posiedzenie Sejmu. To posiedzenie, które ku zaskoczeniu wszystkich, mojemu również, zostało w dniu wczorajszym odwołane i przeniesione na dzisiaj, co media po liberalnej stronie dosyć zgodnie komentują jako spory, aczkolwiek niespodziewany sukces opozycji. Czy to rzeczywiście można nazwać sukcesem? O tym porozmawiamy w komentarzu za chwilę, ale jeszcze tytułem wstępu powiedziałbym, no, że trudno żartobliwie traktować liczbę 10 040 osób, z których spora część no, ma przed sobą dramatyczne doświadczenia. Niemniej jednak 10 400 osób to jest już istotna statystycznie próba. W związku z tym, skoro o polityce i politycznych emocjach mowa, no to należy sobie uświadomić coś, czego na ogół sobie nie uświadamy. Wśród tych 10 tysięcy osób z całą pewnością dobrze ponad 3 tysiące nie głosowało w ostatnich wyborach wcale. Sporo ponad 3 tysiące głosowało w nich na Rafała Trzaskowskiego, no a jeszcze więcej, ale też pewnie niecałe 3,5 tysiąca głosowało na Andrzeja Dudę. Należy też sądzić, że około 700 osób najwyżej powinno w pierwszej turze głosować na Bosaka. Aczkolwiek ta liczba może być mniejsza, ponieważ to byli młodsi spośród wyborców, a oni, jak wiadomo, zakażają się rzadziej. Niemniej jednak są niewątpliwie w tej próbie osób zakażonych ludzie głosujący na Konfederację i to jest być może szczególnie ciekawa sytuacja. Zapraszam. Czy te rekordowe dane, które przekroczyły ową magiczną granicę 10 tysięcy przypadków, o czymkolwiek świadczą? No, rozmawiamy o tym już od paru dni i wiemy w związku z tym, że no nie zupełnie, tego, że nie są to żadną miarą badania przesiewowe. Te badania dotyczą, jak wiemy, ludzi, którzy no, z objawami koronawirusa zgłaszają się do lekarzy pierwszego kontaktu, są kierowani na testy i stąd zresztą ten wyjątkowo duży w Polsce współczynnik wykrywalności w ogólnej liczbie przeprowadzonych testów. O samym rozwoju epidemii z tych danych wiemy bardzo niewiele. I z tego punktu widzenia oczywiście o wiele większe znaczenie mają te informacje, które dotyczą no, wydolności systemu ochrony zdrowia, stopnia zajętości tych szpitalnych łóżek przygotowanych na rzecz koronawirusa, respiratorów, personelu i tak dalej. Jak wiemy, te zasoby są już praktycznie na wyczerpaniu, choć minister zdrowia oraz premier właśnie w Sejmie informował o czymś zupełnie innym, przedstawiając nawet kalkulacje. Z nimi nie chcę dyskutować, choć dyskutować się z nimi da. No, można przedstawić takie kalkulacje, z których wynika, że te zasoby polskich szpitali wyczerpią się dosłownie na dniach, ale no, nie chcę nawet proponować tego rodzaju kalkulacji, ponieważ istotnie nie znam się na tym i mogę czegoś nie wiedzieć. Nie chcę siać dezinformacji. To, co przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, to to, że szpitale i ochrona zdrowia w ogóle no, ma oczywiście krytyczne znaczenie w tej sytuacji. Doszłoby do tragedii, gdyby te szpitale się zatkały w ten sposób, że no, nie każdy z ciężkimi objawami koronawirusa mógłby zostać do szpitali przyjęty, a tam przyzwoicie potraktowany. No ale przy tym stanie wiedzy medycznej, z którego powinniśmy sobie zdawać sprawę i wiedzieć, że lekarze no, nie są w stanie uchronić nas przed zakażeniem koronawirusem, ani nie są w stanie spowodować, że nasz indywidualny przebieg choroby będzie ciężki lub lekki. Gdy będzie ciężki, to lekarze mają bardzo ograniczone możliwości uratowania nas od śmierci całkiem po prostu. Więc jakkolwiek stan szpitali i ich przygotowanie ma znaczenie bardzo poważne, to niewątpliwie szpitale są tym ostatnim ogniwem w ogólnym łańcuchu czynności, które powinniśmy wykonywać walcząc z epidemią,
a nie pierwszym. Dotyczy to zresztą również nie tylko tych działań, no powiedziałbym, prewencyjnych, czyli wczesnego wykrywania, lokalizacji ognisk epidemii, próby izolowania tych ognisk, ale też no, zwalczania tych przypadków, że tak powiem, terminalnych. Są w Polsce inni chorzy. Z tego punktu widzenia te decyzje ostatnio podejmowane przez rząd, bądź też przez przedstawicieli rządu, mam na myśli wojewodów, mogą budzić najwyższy niepokój. I tak na przykład wojewoda mazowiecki przeznaczył zapas szpitalnych łóżek na rzecz walki z koronawirusem. Otóż te łóżka zostały przeniesione z oddziałów psychiatrii dziecięcej. O psychiatrii dziecięcej słyszeliśmy w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, że jest no, dramatycznie niedoposażona, niedoinwestowana, niewyposażona w kadry również. No, generalnie rzecz biorąc jest niewystarczająca w stosunku do coraz bardziej dramatycznie rosnących potrzeb. No ale psychiatria nie kojarzy się na ogół z takim terminalnym zagrożeniem, choć powinna, przynajmniej w niektórych przypadkach. Natomiast no, wojewoda lubelski z kolei przeznaczył znów łóżka na rzecz walki z koronawirusem, tym razem ze szpitalnych oddziałów geriatrycznych. No to wszystko razem generalnie biorąc rodzi no, bardzo poważne pytania o to, czy my w ogóle mamy jakąś przemyślaną strategię i czy ona rzeczywiście obliczona jest przynajmniej na to, by choć o włos zmniejszyć tę grożącą nam spodziewaną ilość zgonów w wyniku pandemii koronawirusa. Zgonów, co chcę podkreślić, niekoniecznie spowodowanych działaniem samego tego niebezpiecznego wirusa, ale zgonów spowodowanych przez inne problemy medyczne i wynikających no, z kolapsu służby zdrowia, całkiem po prostu, z organizacyjnego kolapsu służby zdrowia. No, kontekstem do tego, co się dzieje w Sejmie, jest również no, jakaś taka najogólniej choćby sformułowana strategia walki z koronawirusem i choć premier Morawiecki powiedział o tym dzisiaj sporo, że przyjmuje drogę środka, próbując zminimalizować koszty ekonomiczne, zwłaszcza koszty tej antypandemicznej operacji, no to ta strategia no z wielu powodów jest co najmniej niezrozumiała. Czy są możliwe inne zrozumiałe strategie? No oczywiście są. Irlandia zdecydowała się na lockdown. Nawiasem mówiąc, dosyć bliski polskim rozwiązaniem, bo co prawda zamknięto tam wszystkie tam sklepy, za wyjątkiem tych niezbędnych, zamknięto restauracje i całą gastronomię inną niż tylko z dostawą do domu. Wprowadzono wszystkie te najbardziej skrajne ograniczenia z jednym wyjątkiem i to jest podobne do polskiej sytuacji, z wyjątkiem szkół. Mianowicie. Tylko, że jeżeli się wejdzie na stronę irlandzkiego Ministerstwa Zdrowia, to znajdziemy tam bez trudu bardzo szczegółowe informacje o tym, jak się wytestować skutecznie, jak postępować, będąc w trakcie wykonywania testów i w oczekiwaniu na jego wyniki, jak monitorować swoje własne kontakty, jak udzielać odpowiedzi służbom, które za nas te nasze kontakty monitorują po to, żeby no, nie łamać przepisów prawa i zapewnić sobie i wszystkim wkoło bezpieczeństwo. To wszystko jest w Irlandii jasne. I w Irlandii wykonuje się 14 tysięcy testów w ciągu doby. Mało, prawda? W Polsce wykonuje się 40 tysięcy, a czasami 64 tysiące, tylko że Irlandczyków jest niespełna 5 milionów. Wspominałem też dwa dni temu o tej nowojorskiej sytuacji. Warto o niej przypomnieć, to jest w dalszym ciągu nieobecne w mediach. Otóż Nowy Jork i jego burmistrz de Blasio był pierwszym w Stanach Zjednoczonych, który zdecydował o ponownym otwarciu szkół w nauczaniu stacjonarnym. Zrobił to de Blasio pomimo sondaży i badań opinii publicznej, w którym okazało się, że nieznaczna, ale jednak większość nowojorskich rodzin, które mają dzieci uczęszczające do szkół publicznych, sprzeciwia się pomysłowi otwarcia nauczania stacjonarnego, wolą hybrydowe lub wręcz zdalne. De Blasio jednak szkoły uparł się otworzyć, ale zrobił to uruchamiając równocześnie bardzo specyficzny program monitorowania sytuacji. Otóż poczynając od 9 października tego roku 10-20% populacji uczniów i nauczycieli tych szkół ma być objęte przesiewowymi badaniami na obecność koronawirusa. To był warunek, taka ścisła kontrola umożliwiająca natychmiastową i elastyczną reakcję w miarę rozwoju sytuacji, by te decyzje podjąć. I okazało się, no pierwsze te testy spłynęły, przebadano ponad 10 tysięcy no właśnie uczniów i nauczycieli w nowojorskich szkołach, by stwierdzić wśród tych 10 tysięcy testów zaledwie 18 przypadków pozytywnego wyniku. Te przypadki dotyczyły, co jest zresztą również charakterystyczne, uwaga, 13 dorosłych nauczycieli i zaledwie 5
małoletnich uczniów. Te dane są oczywiście o tyle interesujące, że zdają się potwierdzać ten kształtujący się konsensus wśród naukowców, że w tych grupach najniższego ryzyka, obejmujących właśnie zwłaszcza dzieci najmłodsze, nie tylko rzadziej dochodzi do występowania objawów i powikłań przebiegu choroby, ale również rzadziej dochodzi po prostu do zakażenia. Innymi słowy, szkoły niekoniecznie muszą być tymi super roznosicielami epidemii, czego w dalszym ciągu bardzo obawiamy się w Polsce i za którą to hipotezą opowiada się znaczna część polskich specjalistów, epidemiologów. No ale oczywiście jak działa ta strategia w Stanach Zjednoczonych, to pokazują przypadki tych szkół, w których wykryto te pozytywne wyniki testów. No, w jednej z takich szkół wykryto 5 takich testów i sprawy opisywał dosyć szczegółowo New York Times, stąd tę historię znam. Natychmiastowo szkołę zamknięto, co wywołało zresztą protesty oburzonych rodziców. Oburzonych dlatego, że jak tak można zamknąć szkołę z dnia na dzień? Nie wszyscy rodzice mają w domu internet i nie mieli się nawet skąd o tym dowiedzieć. Ale już w ciągu następnego ranka stwierdzono natychmiast, że jedyny uczeń z tej grupy zarażonych w tej szkole osób zaraził się COVID-em poza szkołą, więc wystarczyło natychmiastowa decyzja o skierowaniu go na kwarantannę, o zakazie uczestnictwa w lekcjach, by przynajmniej to źródło zagrożenia wyeliminować. 3 dni trwało ustalanie kontaktów 4 zakażonych nauczycieli. I po 3 dniach, kiedy te kontakty ustalone i podjęto odpowiednie decyzje, szkołę otwarto znowu. To się w Polsce nigdy nie zdarza. Strategii nie ma. Opowiadam o tym wszystkim oczywiście dlatego, że to jasne, że ochrona zdrowia i stan polskich szpitali ma tutaj krytyczne znaczenie i wiąże największe nasze emocje, ale prawdopodobnie z racjonalnego punktu widzenia nasze największe wysiłki powinny dotyczyć tego wszystkiego, co powinno się dziać, zanim ludzie zaczną trafiać do szpitali, czyli diagnostyka, tropienie źródeł infekcji i izolowanie tych źródeł infekcji. Tego w Polsce brakuje i o polityce w tym zakresie nie mówi ani oczywiście władza, ani niestety opozycja. Wszystko to wyznacza oczywiście kontekst tego właśnie odbywającego się posiedzenia Sejmu, ale to nie jest jedyny kontekst oczywiście, bo poza tym, co nieco żartobliwie wspomniałem o udziale stronników poszczególnych partii politycznych i prezydenckich kandydatów wśród ogólnej liczby zakażonych, to interesujące są takie dane, które co charakterystyczne cytują prawicowe portale, zwłaszcza portal Do Rzeczy, a co nie zajmuje uwagi portali liberalnych, a jest to dosyć dziwne. Otóż jak już mówiłem wczoraj portal Do Rzeczy relacjonował badania zaufania Polaków do polityki rządu wobec koronawirusa, z których wynika, że aż 68% polskich obywateli ocenia rządową politykę jako skrajnie nieskuteczną, niewiarygodną, nieefektywną. 68% Polaków uważa całkiem po prostu, że koronawirus wymknął się spod kontroli i nikt nad nim nie panuje. Dzisiaj z kolei ten sam portal Do Rzeczy przyniósł dane na temat sondażu Ibris, mierzącego z kolei poziom zaufania albo braku zaufania do poszczególnych polityków. I charakterystyczne są komentarze prawicowych, skrajnie publicystów Do Rzeczy, bo oni tym razem nie próbują różnicować, ani nic kombinować, opisują tę sytuację tak, jak jest to przedstawione w danych pracowni Ibris. Wszystkim mianowicie poziom zaufania spada od kilku do 10 nawet procent. To bardzo charakterystyczne zjawisko. O tyle mające oczywiście związek z problemem walki z pandemią, że PiS proponuje podniesienie mandatów dla ludzi, którzy nie noszą maseczek, z 500 do 1000 zł. Otóż myślę sobie, że 1000 zł nie wystarczy, a 500 jest wystarczająco dolegliwe, by nas do noszenia maseczek skłonić. Pierwszym problemem jest jednak to, żebyśmy po prostu zaleceniom w tej sprawie wierzyli, ktokolwiek je wyda. Kolejny kontekst całej tej pandemicznej sytuacji i tego, co się właśnie wyprawia w budynku Sejmu Rzeczypospolitej, związany jest z tym, co w innym miejscu zdarzy się jutro. W innym miejscu, to znaczy w budynku, który kiedyś należał do Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie pozostaje w zarządzie pani magister Julii Przyłębskiej. Tam mianowicie jutro o godzinie 11 w miejscu zwanym Salą Rozpraw odbędzie się spotkanie poświęcone poselskiemu wnioskowi dotyczącemu prawa o aborcji. Już nie będę wchodził w te komentarze, bo sprawa jest
oczywiście znana. Zauważę tylko, że znając zwyczaje pani Przyłębskiej, wstęp na tę salę w dniu jutrzejszym nie będzie możliwy. A jednym z uzasadnień będzie oczywiście pandemia koronawirusa. Otóż chcę rzecz jasna powiedzieć, że w takiej sytuacji, w której z jakichś powodów nadzwyczajnych, w rodzaju epidemii, działanie jakichkolwiek instytucji państwa no nie jest możliwe w normalnym trybie, to ta działalność powinna zostać zawieszona. O ile oczywiście nie jest niezbędna z punktu widzenia no, walki z tym zagrożeniem, które tę nienormalność sytuacji wywołuje. Chcę oczywiście nawiązać w ten sposób do tego już nieaktualnego postulatu, nie wiadomo dlaczego nieaktualnego, związanego z wprowadzeniem w Polsce jednego z trzech przewidzianych w Konstytucji stanów nadzwyczajnych. Tutaj najbardziej odpowiednim wydaje się rzecz jasna stan klęski żywiołowej. No, ale żeby o tym rozmawiać poważnie, a nie niepoważnie, no to rzecz jasna należy, patrząc sobie twardo w oczy, powiedzieć to przede wszystkim, że stan nadzwyczajny w Polsce to już jest bardzo mocno musztarda po obiedzie. Bo z konstytucyjnego punktu widzenia, tak politycznie patrząc, on, stan nadzwyczajny przede wszystkim ważny jest dlatego, że no, jak wiemy i pamiętamy, w stanie nadzwyczajnym nie mogą odbywać się żadne powszechne głosowania, a właśnie się odbyły. W normalnych konstytucyjnych warunkach teoretycznie dopuszczalne jest coś, co się również wydarzyło w trakcie trwania pandemii. Mam na myśli zmianę obsady stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Konstytucja wprost tego nie zakazuje. No, niemniej jednak duch konstytucji pozostaje jednoznaczny. No, w stanie nadzwyczajnym, w stanie jakiegoś takiego no, pogotowia dotyczącego całego państwa, polityka całkiem po prostu się nie odbywa. Zmiany ustrojowe też się nie odbywają. Zwłaszcza w takich sytuacjach, które wymagają silnego i scentralizowanego przywództwa, stan nadzwyczajny musi być ogłoszony no, choćby po to, by podkreślić i zagwarantować tam wyjątkowość tego rodzaju prowizorycznych i wymuszonych nagłą koniecznością rozwiązań. Ale konstytucyjny stan nadzwyczajny ma jeszcze jeden aspekt, do tej pory wstydliwie pomijany przez władzę zwłaszcza, ale przez opozycję również bym powiedział. I on dotyczy tych obywatelskich gwarancji bezpieczeństwa na okoliczność stanu nadzwyczajnego. Otóż obywatelom w stanie nadzwyczajnym, takim zgodnym z konstytucją, przysługują bardzo silne gwarancje ochrony ich praw naruszonych być może przez służby państwa w walce z zagrożeniem podejmujące błędne i krzywdzące obywateli decyzje. No oczywiście na ogół dotyczy to takich sytuacji jak rekwizycja sprzętu, nie wiem, na przykład samochodu, tak, potrzebnego strażakom w jakiejś nagłej potrzebie, ale dotyczy to również no, takich sytuacji, w której służby państwa decydują o zamknięciu zakładu produkcyjnego bądź całej produkcyjnej branży. I ta decyzja niekoniecznie musi być słuszna, niekoniecznie musi być adekwatna w stosunku do poziomu zagrożenia, niekoniecznie musi być sprawiedliwa. We wszystkich tych sytuacjach, we wszystkich tego rodzaju przypadkach konstytucja przewiduje ochronę obywatelskich praw i gwarantuje skuteczność obywatelskich roszczeń wobec Skarbu Państwa w tej sprawie. To między innymi przed tym PiS się cofał, odmawiając wprowadzenia zgodnego z konstytucją stanu nadzwyczajnego na terenie Polski na czas walki z pandemią. I myślę sobie, że na to, co się dzieje teraz w budynku polskiego parlamentu, warto spojrzeć jednak, mimo wszystko, no właśnie z tej perspektywy. Nawet wnioski złożone przez opozycję wymagają, w moim przekonaniu, takiego spojrzenia. No bo jeśli Platforma Obywatelska proponuje własny projekt ustawy, być może słuszny, dotyczący tego, że należy zawiesić przepisy ustawy o zamówieniach publicznych po to, by samorządy z pominięciem rygorów zamówień publicznych mogły dokonywać pilnych, bardzo potrzebnych, interwencyjnych zakupów, choćby dotyczyło to maseczek ochronnych, no to musimy sobie zdawać sprawę z wyjątkowości tej sytuacji i ze szczególnego charakteru tego rodzaju regulacji. To wszystko powinno być poddane tym samym konstytucyjnym rygorom, co wszystkie typowo w takich okolicznościach nadzwyczajnych stosowane specjalne regulacje. Coś takiego stało się wyjątkowego w polskiej politycznej rzeczywistości w czasie pierwszej fali pandemii, wiosną tego roku, że no jakby zgodziliśmy się zawieszać działanie konstytucji. Najpierw po to, by pod szantażem PiS-u o trosce o przeciętnego obywatela godzić się na wprowadzenie no, prawem kaduka z pominięciem wszelkich konstytucyjnych reguł, tych
pisowskich tarcz antykryzysowych, w wyniku których potem mocą rozporządzeń wprowadzano regulacje o charakterze właśnie wyjątkowym, kojarzącym się ze stanem nadzwyczajnym, jak choćby zakaz zgromadzeń publicznych oraz również zakaz działalności całych branż polskiego przemysłu. Niedługo potem, w tym samym pozakonstytucyjnym terminie, zgodziliśmy się negocjować z władzą warunki i terminy przeprowadzania głosowania na prezydenta. Wszystko dlatego, że tego typu regulacje i ustalenia wydawały nam się słuszne. Podobnie słuszne wydawało się, co prawda nie nam, obywatelom, ale przedstawicielom opozycji, pozakonstytucyjne, gwałcące wszelkie procedury i reguły poprawnej legislacji, głosowanie w sprawie tych słynnych podwyżek. Zaraz potem głosowaliśmy poza konstytucją i poza wszelkimi trybami ustawę dotyczącą praw zwierząt. Obawiam się bardzo, że wszystkie te regulacje, o których mowa jest w budynku parlamentu dzisiaj, te takie na przykład, które dopuszczają do pracy w szpitalach studentów medycyny i zwalniają ich z karnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lekarskie, to wszystko są regulacje, które znowu wymykają się normalnemu porządkowi, konstytucyjnemu porządkowi prawnemu Rzeczypospolitej. Cel, dla którego opozycja godzi się na swój własny udział w tym bardzo szczególnym trybie decydowania o losach państwa, jest dla mnie zupełnie niezrozumiały. Rozumiem natomiast powód. I tym powodem jest wciąż ten sam pisowski szantaż. Weźcie udział w głosowaniu, bo inaczej wyjdziecie na tych, którzy nie troszczą się o zagrożony los zwykłych ludzi. Oczywiście z tego punktu widzenia dosyć interesujące wydaje się rzeczywiście to wczorajsze wydarzenie, które polegało na przełożeniu obrad Sejmu z wczoraj na dzisiaj, co było skomentowane przez liberalne media jako co prawda niespodziewany i najprawdopodobniej niezupełnie też zamierzony, ale jednak ogromny sukces opozycji. Istotnie zwraca uwagę to, o czym wielokrotnie mówili politycy PiS-u w dniu wczorajszym, zwłaszcza marszałek Terlecki tak to komentował, że opozycja przedkłada politykę nad interesy żywotne i bardzo zagrożone interesy zwykłych Polaków, którzy od Sejmu oczekują tego, by ich ten Sejm ochronił przed skutkami pandemii. Ale właśnie, Ryszard Terlecki powtórzył w zasadzie to, co PiS wobec opozycji powtarzał od już bardzo dawna. Ten sam rodzaj szantaży został przezeń sformułowany i tym razem on się okazał nieskuteczny. Przypadkiem i niezupełnie intencjonalnie, ale jednak okazał się nieskuteczny, co być może tworzy okazję, by o tej sytuacji porozmawiać tym razem poważniej, by poważnie porozmawiać o możliwości odwrócenia tego szantażu. Ja tu chcę nawiązać do tego, co obywatele RP postulowali w czasie pierwszej fazy pandemii, jeszcze wiosną tego roku, kiedy byliśmy przed wyborami prezydenckimi, a nie niestety już po nich. Wtedy proponowaliśmy, by zwrócić się do polskich obywateli, do wyborców PiS również, a da się to zrobić za pośrednictwem choćby orędzi marszałka Grodzkiego, o zakończenie polskiej wojny. O zakończenie polskiej wojny wobec śmiertelnego zagrożenia, jakie tworzy pandemia. O wprowadzenie zgodnego z konstytucją stanu nadzwyczajnego. Odłożenie wyborów, ale również zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, które de jure zgodnie z konstytucją były jednak możliwe nawet w warunkach stanu klęski żywiołowej. To wszystko powinno zostać odroczone i to mogliśmy spróbować zaproponować polskim obywatelom, pokazując, że polska polityczna wojna szkodzi walce ze śmiertelnym zagrożeniem, jakim wszyscy ulegamy. Podkreślając również to, że spośród wszystkich możliwych tarcz antykryzysowych, konstytucja wraz z gwarancjami towarzyszącymi konstytucyjnemu stanowi nadzwyczajnemu jest po prostu tarczą najskuteczniejszą. Mielibyśmy moralny, ale również i racjonalny argument w rozmowach z tymi wszystkimi niewygodnymi dla nas i potencjalnie w dalszym ciągu niebezpiecznymi środowiskami, takimi jak roszczeniowe, wówczas strajk przedsiębiorców, jeszcze bardziej roszczeniowa agrounia, czy oszalali wręcz antymaseczkowcy. Tym wszystkim ludziom moglibyśmy z czystym sumieniem i zgodnie z prawdą oświadczać, że tym, co gwarantuje poszanowanie ich praw i wolności, ale również takich praw materialnych, jest właśnie konstytucja i prawny porządek Rzeczypospolitej. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji trudniejszej. Konstytucyjny stan nadzwyczajny nie ma żadnego wprost określonego i łatwo definiowalnego politycznego celu, ale przede wszystkim też zgraliśmy się z możliwości nacisku na władzę. Taką możliwość nacisku na władzę tworzył bojkot wyborów, którego zdecydowaliśmy się nie podejmować.
No ale dzisiaj możliwe jest rozważenie całkiem poważnie, no tak samo pomyślanych warunków zakończenia polskiej politycznej wojny. Takiego rozejmu w politycznej wojnie, który niekoniecznie przynosi od razu zmianę władzy, ale powoduje no, spełnienie bardzo podstawowych reguł praworządnego państwa i politycznej fair play. No, wydaje się, że do takich zupełnie oczywistych warunków tego rodzaju rozejmu należeć musi natychmiastowe zaniechanie tych wszystkich czynności, które podejmowane są pod kierownictwem pani magister Przyłębskiej. Prawdopodobnie należy również w podobny sposób potraktować aktywność pani Manowskiej w Sądzie Najwyższym. No, nasz bohaterski Przemysław Czarnek również powinien, zdaje się, powściągnąć swój temperament, nie mówiąc już o Zbigniewie Ziobro i paru jeszcze innych, no szczególnie dolegliwych gwiazdorach polskiej pisowskiej polityki. Da się zaproponować Polakom polityczny pakt o nieagresji. Da się Polakom zaproponować no, koncentrację wszystkich służb państwa na walce z tym zagrożeniem, które jest dzisiaj najpoważniejsze i mam oczywiście na myśli zagrożenie epidemiczne, ale też i zagrożenie dla polskiego systemu gospodarczego, dla polskiego życia gospodarczego, dla dobrostanu Polaków całkiem po prostu. Te wszystkie postulaty da się zawrzeć i zrealizować współdziałaniem politycznym, choćby w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jakie narzędzia może mieć dzisiaj opozycja, by taki postulat wesprzeć realnym naciskiem? No, moim zdaniem istnieje tylko jedno takie narzędzie. To jest odmowa udziału w głosowaniach w parlamencie i to są orędzia marszałka Grodzkiego, które tę nietrudną do pojęcia rzecz wyjaśnią obywatelom, w tej liczbie również wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy, to chcę podkreślić, za portalem dorzeczy.pl, którzy tracą zaufanie do swojej własnej władzy. Natomiast oczywiście w żadnym stopniu nie nabierają zaufania do opozycji, o czym ten sam portal, zgodnie tym razem z prawdą, donosi również.